Magic, tyle emocji, ile wy nam ostatnio dajecie, mówię o ludziach ze Sparty, bo i Szymon Woźniak, i ty, piękny występ wczoraj, no i dzisiaj zwycięstwo, do tego Waszek Milik, do tego Andrzej Lebiediew, niesamowicie trzymacie poziom w tym sezonie. Tak, na szczęście dzisiaj chłopaki gdzieś tam moją nie do końca dobrą dyspozycję nadrobili. I tak wygraliśmy wysoko, więc naprawdę fajnie, że to wszystko tak działa. Jeżeli chodzi o ostatnie sukcesy, to na pewno też to jest bardzo przyjemne i no staramy się wszyscy jak tylko możemy, więc fajnie, że to wychodzi. Ty przed sezonem myślałeś jako wrocławianin, że ten nowy olimpijski na każdym meczu będzie tak wypełniony po brzegi? Miałem taką nadzieję, ale nie sądziłem, że tak będzie. Bardzo fajnie, no kurde, wjazda przy tylu kibicach na pewno to jest coś świetnego i bardzo motywującego i to jest takie uwieńczenie naszej pracy, że fajnie, że ktoś przychodzi i chce to oglądać, więc dodatkowo taki doping i taka atmosfera rzadko jest spotykana, więc cieszymy się, że mamy to w domu. Czujecie po każdym meczu i pewnie rozmawiacie o tym w szatni, że Sparta w tym sezonie jest niesamowicie silna. Jakby nie rozmawiamy o tym za dużo, czy jesteśmy silni, czy słabi, jakby widzimy, co się dzieje, fajnie, tak jak powiedziałem, fajnie, że to wychodzi, ale gdzieś tam nie podniecamy się tym bardzo, skupiamy się na tym, że żeby dalej pracować ciężko i żeby gdzieś tam utrzymać to, a co będzie dalej, to zobaczymy. Rozumiem, że kolejny twój występ tutaj już na The World Games z orłem na piersi. No i co, liczymy, że tak jak w Lesznie ponieśliście tych kibiców i daliście nam te emocje, tak samo tutaj na Nowym Olimpijskim będzie podczas tych światowych igrzysk. Emocje będą na pewno, zobaczymy z jakim skutkiem. Życzymy zwycięstwa w takim razie. Dziękuję bardzo.